Witam Was na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam również na mojego bloga krzysztofwojczal.pl, a tym razem zapraszam Was do kolejnego nagrania, nagrywanego w ramach mojej umowy z patronami na patronite.pl/KrzysztofWojczal. Link znajdziecie w opisie, jeśli ktoś chce, żeby ten kanał się rozwijał, żeby materiały miały coraz lepszą jakość, notabene dziękuję jednemu z, może nie pokażę tego do końca, dziękuję jednemu ze słuchaczy, który doradził mi, po prostu wprost mi link napisał, podał, skąd i jaki sprzęt mam ściągnąć, żeby w końcu tutaj pogodzić w moim komputerze zarówno mikrofon, jak i słuchawki. I rzeczywiście sprzęt jest, sprzęt działa, sprawdził się, mam nadzieję, także myślę, że jakość nagrań będzie lepsza. Także dziękuję bardzo tutaj za reakcję na jedno z moich zapytań z poprzednich nagrań. No a Was zapraszam w ramach tej mojej umowy z patronami właśnie, na podstawie której zobowiązałem się do jednego nagrania w tygodniu, natomiast mamy sezon ogórkowy, cały czas to podkreślam, bo wiem, że niebawem nie będę miał już tyle czasu, żeby poświęcać go na nagrania na kanale. Niemniej robię, co mogę, póki mogę. Później ustabilizujemy to na takim stałym, ale jednak nieco rzadszym poziomie. No a teraz zapraszam Was do nagrania z Bolesławem Wójtowiczem, pasjonatem, od wielu lat pasjonatem w zakresie ekonomii, gospodarki, ale przede wszystkim surowców, tak energetycznych, jak i powiązanych z finansami, jak złoto czy srebro. Poznaliśmy się wiele lat temu. W zasadzie zaczynaliśmy pisać artykuły na bloga w tym samym czasie. No i Bolesław robił to pod nickiem Enemy. No i robił to naprawdę mega merytorycznie. Zresztą chyba o tym mówiłem już w rozmowie z nim, że nie lubię go za to, że pisze teksty dłuższe od moich. Także niezwykle duża wiedza, choć to jest bardzo skromny człowiek, ma bardzo dużo do przekazania, więc mam nadzieję, że to nagranie również Wam się spodoba. Pozdrawiam i zapraszam. Witam z tej strony Krzysztof Wojczal, witam Was na moim kanale, a ze mną Bolesław Wójtowicz, specjalista czy też pasjonat w zakresie interesowania się czy też zgłębiania wiedzy dotyczącej surowców, głównie tych strategicznych, ale i związanych z finansami. Publicysta publikujący na blogu bogaty.men, również publikował Bolek u mnie na blogu, także jeśli ktoś śledzi mojego bloga, to pewnie mu się to nazwisko gdzieś obiło. Bolek słynie z tego, ja go za to bardzo nie lubię, bo pisze teksty o surowcach dłuższe niż ja o geopolityce, także myślę, że to jest odpowiednia osoba, żebyśmy pogadali o tym, jak atom czy energia atomowa, technologia z tym związana mogłaby się przysłużyć Polsce, kiedy moglibyśmy takie zdolności pozyskać, ile one nam by dały, skąd je pozyskać, no i kwestie również bezpieczeństwa, ekologii, to sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Także dzięki, Bolek, za przyjęcie zaproszenia. Cześć Krzysiek, tak, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję za ciepłe słowa, zmotywowałeś mnie do tego, żebym robił te teksty jeszcze dłuższe. Mam nadzieję, że nie zawiodę ani ciebie, ani słuchaczy i o, widzów. O, to jestem spokojny. To bardzo się cieszę. Jedyne co, to jak widać, Bolek zapomniał kamery, ale nie zapomnieliśmy tego nagrać, więc najważniejsza jest merytoryka, będziecie widzieć niestety tylko mnie. Ale żebyście, jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda Bolesław Wójtowicz, to zdjęcie będzie wklejone w miniaturce na YouTubie. Także
Nie jest to osoba anonimowa i nie jest to dźwięk sekretarki jakiś automatycznie nagrany na urządzenie. Tak, dzięki ogromne. Tym bardziej, że będziesz używać zdjęcia, jak byłem 15 kilogramów młodszy, także będę korzystniej wyglądać. A niestety w domu w tym momencie są trzy komputery, a ja geniusz usiadłem do jedynego, który nie ma kamery. Do drugiego się boję, bo to jest Mac. Nie znoszę, nienawidzę, a trzeci jest firmowy. Muszę ktoś nosić Dobra, iPad. myślę, że czas przejść do konkretów. Ja sobie wypisałem takie dane za 2021 rok. Oczywiście energetyka w tej chwili jest tematem gorącym i jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o Unię Europejską, no, w kontekście walk na Ukrainie, w kontekście tego, że sprzedaż gazu czy też ropy naftowej z Rosji do Europy. Z jednej strony jest narzędziem w rękach Kremla, ale z drugiej strony za chwilę będzie narzędziem w rękach Unii Europejskiej, która nakłada coraz większe sankcje. Od grudnia będzie embargo na ropę. No, ale to jest jakby temat troszeczkę wiążący się, ale nie aż tak istotny co do energetyki. Natomiast dla nas najważniejszym jest to, jak Polska sobie w tym wszystkim poradzi, jak może sobie poradzić na przyszłość, jak jeszcze bardziej się uniezależnić energetycznie. No i takim tematem gorącym od miesięcy jest oczywiście w końcu zbudowanie w Polsce elektrowni atomowej z prawdziwego zdarzenia. I nie tylko zresztą takiej tradycyjnej elektrowni atomowej, ale o tym może za chwilkę. No ale póki co, za 2021 rok, nasz taki miks, jeśli chodzi o energię elektryczną, wygląda w ten sposób, że za 53% energii elektrycznej odpowiadał węgiel kamienny, za kolejne 26% również węgiel, ale brunatny. OZE, czyli odnawialne źródła energii, dostarczyły nam wówczas zaledwie 11%. Elektrownie gazowe 8% jedynie, więc to jest pocieszające, ponieważ ten gaz właśnie jest tym politycznym narzędziem Moskwy. No i elektrownie wodne to jest zupełny margines, to jest 2%. I jeszcze tutaj porównałbym, jak to wygląda w Niemczech, bo to też jest ciekawy temat. U nich energia nuklearna, bo taką już posiadają, ale no tutaj wygaszali, także za 2021 rok wyglądało to w ten sposób, że z atomu pozyskiwali mniej więcej 12%, z odnawialnych źródeł energii aż 43%, w tym 20% z wiatru. Także widać, że na wiatraki bardzo mocno postawili Niemcy. Węgiel to był łącznie brunatny i kamienny 28%, przy czym ten brunatny jest dla Niemców ważniejszy. No i gaz to było 15%, czyli też w zasadzie to nie jest jakiś duży odsetek, jeśli chodzi o gaz, ale te 15% to jednak 2 razy więcej niż Polska. I przypomnijmy, że Niemcy nie mają terminalu LNG, są uzależnieni od importu z Rosji, być może nadrobią w jakiś sposób z kierunku czy to norweskiego, czy nawet może trochę od nas gdzieś tam my się dorzucimy. Jeśli będziemy mieli rezerwy. No ale to jest jakby temat osobny. I teraz, mając te liczby przed oczyma, pierwsze moje pytanie, no ile może nam ten atom, budowa elektrowni atomowej, ile nam może dać, ile nas może uniezależnić od węgla, który też importujemy przecież przez porty w Gdańsku. Także nawet w tym zakresie jesteśmy zależni jako Polska od szlaków morskich. Także jak ty to widzisz, jeśli chodzi o właśnie to, w jakim procencie, czy jak bardzo istotnym mogłaby być dla nas energia atomowa? Znaczy tak, zacznijmy od tego. Tak, mam również bardzo podobne dane dotyczące miksu energetycznego, tak jak ty. Na ten moment oczywiście elektrowni atomowej nie mamy, były wielokrotnie w przeszłości, czyli najpierw w latach 50., 60., później przy okazji w okolicy Żarnowca były plany budowy bloków atomowych w Polsce, nie jednego, ale w kilku, ale mówimy o kilkunastu lokacjach. No i później ten temat nam dryfował przez wiele lat, tak naprawdę można by powiedzieć dla niewprawnego oka, że za wiele w temacie się nie dzieje, natomiast no, coś tam się dzieje. Gdybyśmy w tym momencie mieli
bloki atomowe, które zakładamy, czyli mówimy o dwóch elektrowniach atomowych, każda po na przykład trzy bloki, 3000 MW na elektrownię, czyli łącznie 6000, jeżeli dobrze pamiętam. No to nasze dzisiejsze zapotrzebowanie pokryłoby to w 31-46%. To jest według najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Natomiast wiadomo, że te liczby się zmieniają, tak? My na przykład zużywamy coraz więcej energii, biznes i przemysł zużywają więcej energii, usługi cloud, nowe powiedzmy innowacje, więc na przykład w 2043 byłoby to od 26-38%. W porównaniu do miksu energetycznego naszego, no to powiedzmy tak, no mówimy o jednej trzeciej, jednej czwartej powiedzmy zastąpienia węgla atomem. Tutaj po części byłby to kamienny, po części byłby to brunatny, ponieważ no chociażby elektrownia i kopalnia odkrywkowa Bełchatów no mają pewnego rodzaju datę ważności również i tutaj plany rewitalizacyjne dla przykładu Bełchatowa już wielokrotnie były omawiane. No my zresztą jako uczestnik rynku energetycznego Unii Europejskiej, jako członek Europejskiej Sieci Energetycznej, Gazowej i tak dalej. Jesteśmy również zobowiązani przez Unię Europejską tutaj do kontynuacji działania, żeby przeciwdziałać emisji CO2. Tak, czyli dążymy nadal zgodnie z planem europejskim do zeroemisyjności w pewnym okresie czasowym. No i tutaj zależy tak naprawdę podejście do jakiego, w jakim je zrobimy. Czy będziemy, powiedzmy, robić to gradacyjnie, czy na przykład będziemy wykorzystywać możliwości emisyjne do ostatniego momentu i na przykład w ostatnim momencie, na ostatnie kilka lat dopiero zrobimy, powiedzmy, taką wielką rewolucję. No, ja tak doczytałem, że nasze plany są takie, żeby do 2033 roku już zbudować ten pierwszy blok, później w ciągu kilku lat dostawić kolejne. I faktycznie to, co powiedziałeś, no to dosyć duże, bo nawet 1/3, a może nawet więcej trochę, na dzień dzisiejszy to zapotrzebowanie, bo jeśli ono wzrośnie, to wówczas te bloki będą nam dawały mniej tego odsetku energii, ale. No ale to jest dosyć długa chyba perspektywa, no bo my sobie założyliśmy, że do 2033 roku wybudujemy pierwszy, no ale ile fizycznie czasu potrzeba na to, żeby takie bloki postawić? To znaczy, czy my mamy czas jeszcze na jakieś, czy już byśmy musieli dzisiaj postawić, wiesz, zacząć dać fundamenty i już robić, czy to jesteśmy w stanie się wyrobić w ogóle w takim czasie do 2033, czy te założenia są realne, jak to wygląda? Oczywiście pytam o czasokres taki dotyczący normalnej budowy elektrowni atomowej, a nie takiej jak w Polsce, która trwa już pół wieku, także. No tak, bo jeżeli byśmy popatrzyli na dzieje III Rzeczpospolitej, no to tak naprawdę takie pierwsze programy polskiej elektrowni jądrowej, no to były przyjmowane już na przełomie 2009-2010 roku, a dyskutowano o tym jeszcze wcześniej, tak? Więc teoretycznie rzecz biorąc, to i tobie i sobie i nam wszystkim możemy pogratulować, w cudzysłowie ironicznie to mówię, bo ta teoretyczna elektrownia atomowa zgodnie z pierwszym planem, no to już miesiąc temu miała u nas wielkie otwarcie, tak? Elektrownia Widmo. Jeżeli chodzi o elektrownię, no to zależy tak naprawdę, co budujemy, gdzie budujemy i tym podobne. No wiadomo, że Unia Europejska, czy powiedzmy Stany Zjednoczone, kraje OECD, to są kraje, w których no dosyć ten proces się wydłuża ze względu na przykład ze względu na, tworzy na, kosz na koszta związane z bezpieczeństwem, czyli to są tak naprawdę, to jest efekt Czarnobyla, to jest efekt Fukushimy, tak jest, więc jeżeli chodzi o czas, o stricte czas, no to można tutaj podać kilka takich, powiedzmy, przykładów, tak, Białoruś,
białoruski Ostrowiec, który był budowany przez Rosatom, to są reaktory w WER, no to były budowane przez około 9 lat, czy tam 85 miesięcy. Jeżeli byśmy spojrzeli na kasus z, powiedzmy, sławnej elektrowni w Finlandii, czy na przykład Hinkley Point w Wielkiej Brytanii, czy jeżeli spojrzymy na bodajże Framaville, nie, nie Framaville, Flanville we Francji, no to te elektrownie już przez już wielokrotnie, Flamanville 3, to one już wielokrotnie przekroczyły, powiedzmy, czas budowy. Czyli Najlepszy. one nie są jeszcze zakończone, jak rozumiem. Znaczy tak, finlandzka została podłączona do sieci w tym roku. Flamanville i Hinkley Point na razie jeszcze nadal są w budowie. Czyli trzeba liczyć tak mniej więcej, że dekadę taką elektrownię się buduje, tak? Tak jak mówię, no zależy, kto buduje i gdzie buduje, bo to znowu podam, powiedzmy, bardziej optymistyczny przykład. Japończycy w latach 90., połowie lat 90. wybudowali swoje trzeciogeneracyjne BWR-y w przeciągu, powiedzmy, 4 lat do 5 lat. 4-5 lat to już nie jest tak źle. Tak, to już nie jest tak źle. Realnie uważam, że na gruncie polskim, jeżeli nie będzie, powiedzmy, poważnych strajków, braków, konsensus polityczny. problemów i sporów pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami, to myślę, że realnie 6 do 8 lat, bliżej 8 lat jesteśmy w stanie się z tym wyrobić. Czyli mniej więcej powiedzmy, że te założenia obecne są na takim poziomie realnym, powiedzmy, te plany. Tak, ponieważ my planujemy tak naprawdę dwie na ten moment duże jednostki i tutaj jedna jednostka miałaby być w okolicy Żarnowca, to byłaby, no, gmina Choczewo dokładnie, natomiast druga tutaj rozpatruje się dwie lokacje, jedną z nich jest właśnie Bełchatów, czy chodzi tak naprawdę o ustawienie tego w takiej lokacji, gdzie już w miarę sensownie, w miarę łatwo można by podłączyć sieć energetyczną, ponieważ tak jak powiedzmy węgiel brunatny, tak samo atom są takim źródłem energii bazowym, czyli ten poziom jest mniej więcej stały. Natomiast dla przykładu związane już, natomiast źródła energii na przykład zeroemisyjne, czyli załóżmy hydro, czy fotowoltaika, czy turbiny wiatrowe, no one już zależą nam od pogody, tak? Mamy tak naprawdę dwa pamiętamy główne te przykłady, komponenty. tak, kiedy Niemcy się chwalili, że jednego dnia 100% OZE zabezpieczało ich energię, a następnego dnia nie wiało i 100% prawie że szło po kopalniach, znaczy po elektrowniach na kamień, znaczy na Tak. węgiel kamienny. To przeżywał to Teksas niestety na przełomie 2021-2022, były momentalne blackouty, no z różnych względów, no była surowa zima i bardzo wiele turbin wiatrowych trzeba było wyłączyć po prostu ze względu na Swoją drogą wiatr. słyszałem, że to też są duże problemy dla tych tradycyjnych elektrowni, które jednak muszą zostać dla bezpieczeństwa, ponieważ one taniej się je obsługuje nawet i łatwiej, gdy one non-stop chodzą, a nie gdy są wygaszane i znowu powoływane do życia, ale jakby to jest też temat inny. No i teraz chyba to, co najciekawsze i najważniejsze w tym temacie. Skąd my możemy, jakie mamy oferty na stole, skąd my możemy wziąć ten atom, kto nam może chcieć dać, jakie są różnice pomiędzy tymi ofertami, bo no pewnie wszyscy słyszeli, że Amerykanie, Francuzi to są jakby główni gracze, no ale tutaj ostatnio bardzo szeroka współpraca kroi się z Koreańczykami z południa, także. To znaczy tak, zacznę powiedzmy od podstawy. My planujemy, ile to ma być reaktorów? Tak jak wspomniałem, to mają być dwie elektrownie, każda po trzy reaktory. I teraz w zależności od oferty, ponieważ Koreańczycy i Amerykanie nam proponują elektrownie 1000 MW, a Francuzi mają, to jest 1,6.
tysięcy megawatów. Czyli trochę Więc mocniejsze. tak, trochę mocniejsze. Trochę dużo Więc mocniejsze w sumie jakby. tak. Więc jeżeli byśmy na przykład zdecydowali się na francuskie, no to mamy w dwóch elektrowniach mamy po dwa bloki. Jeżeli byśmy zdecydowali się na koreańskie albo amerykańskie od Westinghouse'a, no to mamy po trzy reaktory. Więc to, te trzy kraje były i są zainteresowane budową atomu w Polsce. Oczywiście gdzieś tam jeszcze na przykład przejawiał się wątek japoński, ale to głównie powiedzmy ze względu na przykład współpracy przy projektach. No mamy trzy rodzaje reaktorów. Reaktory od Francji to są EPR-y, czyli European Pressurized Reactor. No to są organicznie francuskie konstrukcje. Tutaj niestety te trzy przykłady, które przydałem, czyli Flamanville we Francji, Olkiluoto 3 w Finlandii i Hickney Point, no to są właśnie te reaktory francuskie, które z licznych przyczyn mają już ogromne opóźnienia w budowie. Natomiast Francuzi w Chinach, na przykład, no Chiny to jest specyficzny rynek, wybudowali swoje reaktory w ramach powiedzmy założonych terminów. Czyli potrafią. Czyli potrafią, tak, no ale to znowuż potrzeba powiedzmy to innych warunków niż w Europie. Amerykańsko-japoński Westinghouse, no tutaj jest, tutaj mówimy o reaktorach, jak one się nazywają, AP1000, tak, AP1000. To są, no Westinghouse kiedyś był, historycznie rzecz biorąc, był liderem, tak, można powiedzieć do dzisiaj nawet około 60% elektrowni atomowych na świecie jest w produkcji Westinghouse'a. Natomiast powiedzmy, że czasy świetności ma on już za sobą, tam w międzyczasie wiele lat wstecz pojawił się Chapter 11, czyli podpisanie powiedzmy de facto bankructwa, został on przejęty. No i w tym momencie próbuje wejść z powrotem na rynki, między innymi rynki międzynarodowe. Jest kilka budów Westinghouse'owych w Stanach Zjednoczonych, ale znowuż mówimy o różnego rodzaju opóźnienia. No i na koniec mamy ofertę Koreańczyków. Koreańczycy z jednostką APR-1400 od KEPCO. Te jednostki były i są budowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bo Zjednoczone Emiraty sobie zamówiły cztery reaktory. Koreańczycy mają je również na swoim terenie, czy to mówimy o między innymi Shinkori, które są w budowie. Prawie im się udało wejść na rynek brytyjski, ale proces został anulowany z powodu problemów wynikających z finansowania. No i ponieważ ten powiedzmy dalekowschodni syndrom fukuszyński tak naprawdę po dekadzie uległ jakby uspokojeniu, Japończycy odpalają na powrót swoje elektrownie jądrowe, Koreańczycy również zdecydowali o przywróceniu ich powiedzmy do działania, no to tutaj rynek polski dla Korei mógłby być bardzo perspektywiczny. No i znamy oczywiście, znaczy mniej więcej, tak, mniej więcej znamy propozycje, oferty, tak, EDF nam zaproponował, w zależności od wariantu, tak naprawdę ten koszt inwestycji to jest od 33 do 48,5 miliarda euro za całokształt. I tutaj za mieli 6 bloków, tak? Za 6 bloków, tak. I tutaj znowuż mówimy, czy chcemy powiedzmy czy chcemy bloki od EDF-u, czy chcemy bloki powiedzmy od Westinghouse'a, czy Korei. Z tym, że te liczby, które powiedziałem, które wspomniałem, one dotyczą konkretnie oferty francuskiej. Natomiast ani Amerykanie, ani Koreańczycy na razie nie przedstawili, powiedzmy, oferty w kontekście finansowym. Tutaj tak To naprawdę ja wiemy. Wiesz, tak liczę sobie w głowie, że to jest około 160-150 miliardów złotych, nie? Na złotówki to przeliczymy. Tak, tylko że to jest tak zwany jeszcze koszt podstawowy, to jest tak zwany overnight cost.
czyli powiedzmy wyciągasz portfel i płacisz, tak? Ponieważ tutaj mówimy o dużej inwestycji, ona jest kwalifikowana w Unii Europejskiej do kategorii tak zwanej mega inwestycji. Tutaj przez na przykład 5 plus lat budowy wiele się może wydarzyć, rzeczy nieprzewidywalnych albo przewidywalnych. No załóżmy deprecjacja złotówki na przykład, czy umocnienie amerykańskiego dolara, tak? Więc tutaj do tych kosztów, które są podane na przykładach historycznych i to tych niedawnych, powinno, myślę, że na spokojnie powinniśmy doliczyć około 25 do 30% jeszcze dodatkowo. To jeszcze nie jest koniec, to są koszta, powiedzmy, to już powiedzmy, byśmy osiągnęli takie koszta wyjściowe. Tylko jak ci przerwę, no to jest w zasadzie, mamy, można liczyć tam z 200, nawet 200 do 220 miliardów złotych. No to jak tak patrzę, to budżet, to dochody budżetowe naszego państwa w zeszłym roku, no to było 400 miliardów, także połowę budżetu całego z jednego roku. No ale wiadomo, że to jest inwestycja rozłożona powiedzmy na najszybciej, jak mówiłeś, 6-10 lat, więc okej, ale to widać, jakie to jest olbrzymie przedsięwzięcie. To jest naprawdę, nie wiem, czy coś jeszcze bardziej może być kosztochłonnego niż budowa takiej elektrowni atomowej. To już jakby taka dygresja mała. Teraz dopiero sobie zdałem z tego sprawę. Ja od razu pomyślałem o centralnym porcie komunikacyjnym. No dobrze, ale tak, ale słuchaj, istnieją różne modele finansowania tego, ponieważ my chcemy wybudować to na zasadzie, taki jest plan z PGE. 51% udziałów własnych, 49% udziałów zagranicznego inwestora, czyli dla przykładu ktoś, kto nam buduje, ma te 49% udziałów w organizacji linii kredytowych i tym podobne, i tym podobne, i potem przez na przykład 60 lat działania takiej elektrowni atomowej on czerpie z tego zyski. Natomiast mamy w Polsce tutaj opracowane przez pana Łukasza Sawickiego i panią Bożenę Horbaczewską. Pan Łukasz Sawicki jest z ministerstwa, a pani Bożena Horbaczewska jest ze Szkoły Głównej Handlowej. Mamy opracowany bardzo interesujący model SAHO, model finansowania, który polega na tym, że w pierwszej całkowicie fazie państwo bierze na siebie całość kosztów, a następnie zaczyna tak jakby poprzez specjalny wehikuł inwestycyjny, czyli przez taką powiedzmy nie spółkę państwa, ale przez specjalny podmiot, zaczyna po prostu sprzedawać te udziały poszczególnym podmiotom polskim, czyli dla przykładu, no dzień dobry, miasto Gdańsk i miasto Gdynia, niedaleko was będzie elektrownia atomowa, czy jesteście zainteresowani kupnem energii? Jasne, no więc ile byście tego chcieli? Tyle i tyle. To wychodzi 2% udziałów, 2,5%. Okej, jesteśmy zainteresowani, kupujemy. I teraz w momencie, kiedy ta konstrukcja nam się rozpoczyna, jest w trakcie budowy, coraz bardziej zwiększa się ten udział tych jednostek samorządowych polskich. Co moim zdaniem jest modelem bardzo fajnym, bardzo ciekawe, dobrym. Ciekawe. Pytanie też, na ile dźwignęłyby to samorządy jeszcze, no bo ta kwota nie jest mała, nawet jeśli ją się rozłoży, no a samorządy też są dosyć nawet często mocniej zadłużone niż całe państwo nasze, więc w sensie procentowym, więc no ale generalnie sam schemat wydaje się zupełnie sensowny tego finansowania tej elektrowni jądrowej. To znaczy, wiesz, my energię musimy skąd wziąć, tak? To, że na przykład Niemcy wygaszali przez ostatnie lata swój atom, to, że zwiększali ekspozycję na gaz i to, że bardzo wiele elektrowni węglowych tam zostało na gaz przerobionych, będzie miało teraz, no i plus jeszcze niski poziom wody w Renie, tak? Będzie miało efekt tej zimy, gdzie Niemcy już mówią, że około 20% gazu trzeba będzie oszczędzać. Natomiast co jest ciekawe i tutaj powołam się na raport Forum Energii dotyczący 2022 roku. W aktualnej sytuacji, tak do kwietnia, nie dość, że zmalał nam deficyt pomiędzy produkcją a konsumpcją energii. Właściwie przez parę lat mieliśmy deficyt, a teraz go nie mamy, jest znaczy, dosłownie mieliśmy minimalny. Na Szwecji, nie? Energii. Trochę dociągnęliśmy, trochę posłaliśmy, ale nie mamy tego deficytu. I co jest ciekawe, okazuje się, że na tle naszych sąsiadów, czyli powiedzmy Czech, Słowacji, Szwecji, Litwy, w tym momencie, ze względu na to, że znowu używamy dużo węgla,
Mamy jedną z najtańszych cen spotowych energii, elektryki. I to jest bardzo ciekawe, z tym, że znowuż mówimy o sytuacji bardzo specyficznej, tak? Gdzie ceny gazu nam po prostu na wszystkich giełdach wybiło w górę. Tak. Węgiel tak samo, chociaż powiedzmy to w trochę innym stopniu, tak? Więc znowu wracając, powiedzmy, załóżmy tak, jutro się wykończy konflikt, jakimś cudem wracamy do normalności w przeciągu miesiąca, takie założenie teoretyczne, sytuacja mogłaby ulec odwróceniu. Czyli mielibyśmy wtedy najdroższy, jak Jedną rozumiem, tak? Albo jedną z powiedzmy najdroższych. z droższych, tak, bo tutaj jak patrzę pomiędzy 2018-2019 roku, no to w regionie no byliśmy niestety liderem, tak. No dobra, tutaj kwestia kosztów to jest, wiesz, to jest tak naprawdę, ja sobie tam to na szybko przeliczyłem, ale wiadomo, że to po prostu trzeba ponieść, bo potrzebna nam jest elektrownia atomowa. Ale wiesz, jeszcze chciałem cię dopytać o te trzy opcje, nie? Amerykańska, francuska, koreańska. Powiedz mi, dlaczego, którą byś wybrał i dlaczego nie koreańska? To jakaś sugestia? Znaczy, no, nie, no tak wiesz, Nie, rozmawialiśmy na żartuję, ofie żartuję. i mówiłeś, że jednak jesteś sceptyczny co do tego projektu. Słuchaj, powiem ci w ten sposób. Z tym, że zaznaczam od razu wyraźnie, tutaj jestem od surowców. To jest powiedzmy moje hobby i druga praca, więc nie jestem tutaj osobą, która byłaby decyzyjna, oczywiście, prawda? Ale jeżeli decyzja miałaby należeć do mnie na podstawie danych dostępnych, na pewno nie wybrałbym opcji francuskiej, ze względu na to, że mieli trzy podejścia w Europie budowy swoich bloków i każde z tych podejść było niestety, no, przedłużało się straszliwie w czasie. Również w podobny sposób nie brałbym opcji, to cię zdziwię, nie wziąłbym opcji amerykańskiej, ponieważ mam informacje dotyczące kosztów budowy elektrowni atomowych w Stanach Zjednoczonych i tutaj znowu, jeżeli popatrzymy dla przykładu na Turkey Point, szóstkę i siódemkę, na Levi, na Summer, dwójkę i trójkę, tak, to te koszty o tak zwany overnight samej budowy znowu zostały przekroczone wielokrotnie. Opcja koreańska jest według wyliczeń PIE, jest opcją najtańszą. Koreańczycy przychodzą do nas, powiedzmy, z jakimś sensownym pakietem wyspecjalizowanym. Tutaj między innymi w Polsce miałaby powstać firma Doosan, to jest jeden z głównych wykonawców koreańskich bloków jądrowych. Są one najtańsze i teraz przykład, jeżeli spojrzymy na Emiraty Arabskie, to udało się wybudować mniej więcej te dwa bloki spośród czterech w zakładanym czasie, natomiast koszta overnight, wcześniej zakładano 20 milionów dolarów za te cztery bloki, one się zamykają na ten moment na 25 miliardów, przepraszam, nie milionów, miliardów dolarów, więc mówimy o, powiedzmy, o wzroście o circa 25% na tej inwestycji. No i z tego, co też czytałem, to Koreańczycy jednak tam zakładają chyba spory udział polskich firm w budowie i transfer jakichś technologii w tym zakresie, więc to jest całkiem chyba fajna oferta. Tak, my tutaj walczymy przede wszystkim, znaczy poza elementem politycznym, tak, ponieważ jesteśmy raczej w obozie europejsko-amerykańskim, który prawdopodobnie zdeterminuje nasz wybór technologii tutaj, to każda ze stron proponuje nam pewnego rodzaju offset, pewnego rodzaju uczestnictwo w pracach badawczych i w pracach technologicznych oraz udział, zaangażowanie polskich firm przy budowie projektu. I to jest ciekawe, ponieważ jest część naszych firm, które już mają doświadczenie jako podwykonawcy tych budów na terenie Unii Europejskiej, ale również, jeżeli by spojrzeć na raport PIE, to podają oni, że jest całkiem spora ilość firm zainteresowanych udziałem w tej, powiedzmy, w budowie na terenie Polski. Nie mają one doświadczenia na ten moment, natomiast doświadczenie nabywa się po prostu przy budowie, tak? Czyli pierwszy blok, powiedzmy, mogłoby być najbardziej problematycznie, natomiast już budowa kolejnego, drugiego, trzeciego, myślę, że w miarę płynniej.
Czyli jakby ten twój sceptycyzm do Korei wynikał tylko i wyłącznie z pobudek politycznych. Natomiast jeśli chodzi o takie oferty na tyle, co my jesteśmy w stanie na razie te ogólne informacje, jakie dostaliśmy, ocenić, to jednak ta oferta jest koreańska taka najbardziej sensowna z tego, co mówisz. Moim zdaniem tak, natomiast tak jak tutaj wspomniałem o modelu Saho i tak jak na przykład uważam moim osobistym zdaniem, że oferta koreańska jest najsensowniejsza, tak zdaję sobie sprawę, że istnieją po prostu innego rodzaju czynniki decyzyjne, czynniki, które mogą być brane pod uwagę przez organy decyzyjne. A wiesz, bo ja też czytałem o czymś takim, że nawet jeśli to Koreańczycy mieliby nam budować atom, to jest taka opcja, że to byłoby jednak jakoś skorelowane z Amerykanami. To znaczy, że oni też by gdzieś mieli ten swój udział w tym torcie i taka Tak. sytuacja mogłaby się udać. Na czym to, Tak. wiesz, na jakich szczegółach, na czym by mogło to polegać? Wiesz co, to po swojej wizycie w Korei opisał całkiem interesująco redaktor Jakub Wiech. Można pana Wiecha lubić, można nie lubić, natomiast nie można mu zaprzeczyć wiedzy i inteligencji. Jako przykład, podał on w swoich artykułach i w swoich tweetach między innymi informację, że Koreańczycy zdają sobie sprawę, że w Polsce to jest projekt elektrowni atomowej, powiedzmy, na który trzeba patrzeć przez pryzmat polityczny. I fakt, że chcieliby na przykład pracować jako podwykonawcy dla amerykańskiego Westinghouse'a, to jest notabene konsorcjum japońsko-amerykańskie teraz, Westinghouse, świadczy o tym, że ma, o rozumieniu Seulu spraw Polski w taki, a nie inny sposób. Czyli Seul uważa, że u nas kontrakt wygra ostatecznie Westinghouse, no ale chcieliby mieć punkt zaczepienia, żeby uczestniczyć w tych pracach. Owszem, to będzie budowa technologii amerykańskiej, tak, ale można również złapać kawałeczek tortu. No, ale w takiej opcji to, co powiedziałeś przed chwilką, jest bardzo ważne, w sensie takim, że oni by budowali jednak technologię amerykańską, czyli ten transfer technologii, powiedzmy, czy udział w inwestycji polskich firm, musielibyśmy jednak negocjować z Amerykanami. Tak. A jak No i to. wiemy, to jest dużo trudniejszy negocjator, jeśli chodzi o, przynajmniej tak porównując kontrakty z Amerykanami na zbrojenia z kontraktami w tej samej dziedzinie, które zawarliśmy właśnie, czy też umowy, które zawarliśmy z Koreańczykami. Także tutaj widzę, że jednak ta opcja no, mogłaby być mniej korzystna, aczkolwiek tyle wydawała, że mielibyśmy być może zrealizowaną szybciej budowę. Bo jednak No Koreańczycy. tak, bo ty się zajmowałeś porównaniem między innymi tutaj kontraktów Abramsowych i kontraktów na K2, tak? Tak, to właśnie do tego trochę piję. Słuchaj. Natomiast pozwól, że jeszcze tylko zauważę jedną rzecz. Ten kontrakt nie obejmowałby tylko i wyłącznie postawienia elektrowni, koniec, kropka. Nie. Ten kontrakt musiałby dotyczyć jeszcze kilku tam wszystkich rzeczy związanych dookoła, czyli przeszkoleniem kadry, nauczeniem kadry, obsługi, zorganizowanie łańcucha logistycznego, no bo zorganizowanie wzbogacania uranu i zrobienie prętów paliwowych. Dostarczenie tego do Polski, no i również administrację odpadami. No to ona, ta administracja odpadami tutaj w większości przypadków ma miejsce na terenie elektrowni atomowej. I tutaj znowuż jest, jakby to powiedzieć, pewien pozytyw bliskości amerykańskiej i francuskiej, ponieważ no Francuzi mają największe siły przerobowe właściwie w całym świecie EDF, to wcześniej Framatom. Areva, Orano, tak. Oni mają największe siły przerobowe, jeśli chodzi o wzbogacanie, tak. Amerykanie również, ale Amerykanie mają, Westinghouse ma zakład wzbogacania, przepraszam, produkcji prętów paliwowych również w Szwecji, z którego między innymi wcześniej zaopatrowali 41% na Ukrainę, a teraz już będzie 100%. To jest kontrakt podpisany w czerwcu. Więc O, to jest no ciekawa tutaj też informacja, powiedzmy że w jakiegoś. zasadzie z Bałtyku byśmy brali pręty. Tak, więc tutaj też mówimy o pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, bezpieczeństwie logistycznym w sytuacji
dekaplingu światowego i rozpadania się Pax Americana? To załóżmy, że zbudowaliśmy sobie tą elektrownię atomową, niezależnie od tego, kto nam ją zbudował, posiadamy już tą energię. Jak rozumiem, paliwo do tej energii, czy do elektrowni, przepraszam, atomowej, bierzemy sobie od Francuzów czy od Niemców, jak dobrze zrozumiałem, czyli nie musimy... Amerykanów. Od Amerykanów, tak. I nie musimy tego, no ale jakby z kierunku szwedzkiego, jak dobrze rozumiem, można jakby tutaj skrócić te łańcuchy. Tak, no można. generalnie Rosjanie nam tego nie przerwą w żaden sposób, ani na przykład państwa arabskie czy Egipt przez Bliski Wschód, ale załóżmy, że już mamy, już się cieszymy tą energią. Mamy zabezpieczone te dostawy, łańcuchy dostaw, jeśli chodzi o funkcjonowanie elektrowni atomowej. No i jak daleko jesteśmy od zbudowania bomby atomowej? Wow. Powiem ci tak, jaką chcesz, brudną, czystą? Nie, Czyli żartuję. co, już wybierasz, tak? Tak. No, już nawet mam nazwę dla niej. Nie, żartuję, dobra. To znaczy tak, żeby zbudować brudną bombę atomową, tak naprawdę potrzebujesz, powiedzmy, uranu, tak? Najlepiej by było wzbogaconego. Natomiast, no, żeby zbudować w ogóle bombę atomową, znaczy może tak, normalną bombę atomową, tak, potrzebujesz plutonu. Pluton jest efektem ubocznym działania reaktora, tak, czyli rozpadu cząsteczek uranu i rozbicia atomowego. Tutaj jednym z elementów tworzonych jest między innymi pluton. A, czyli Myślę, po że nie. prostu dzięki elektrowni atomowej uzyskujesz materiał, z którego można by było stworzyć ewentualnie bombę atomową, tak? Tak, ponieważ pluton jako taki naturalnie nie występuje w naturze, on jest efektem rozpadu. Znaczy, my cały czas mówimy o jakichś, powiedzmy, nowoczesnych bombach atomowych, bo tak jak mówię, no. Nie trzeba być, powiedzmy, Einsteinem, żeby zbudować tak zwaną brudną bombę atomową, która zrobi więcej po prostu zanieczyszczenia i skażenia terenu niż takiej, powiedzmy, realnej straty typu eksplozja. Znaczy, Polska jest tutaj, my tutaj jesteśmy, mimo że nie posiadamy broni atomowej, tak, mimo że tak naprawdę nasza atomowa przygoda jest głównie teraz oparta o reaktory doświadczalne, wcześniej Ewa, teraz Maria. My jesteśmy sygnatariuszami układu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej. My jesteśmy sygnatariuszami układu Tak, ale Euratom wiesz, ja cię oraz tak wielu pytam innych. technicznie, nie? Czy to jest możliwe, że czy to już tak bardzo ułatwia, pomijając te wszelkie kwestie prawne, to, że wiesz, trudno by było ukryć coś takiego, że ta opinia międzynarodowa by na pewno wywierała presję, można by było nas łatwo, wiesz, w jakiś jesteśmy tak bardzo zależni od świata zewnętrznego, a choćby nawet od dostaw bylibyśmy zależni tego paliwa dla elektrowni atomowej, więc można by było to wszystko bardzo łatwo i bardzo czysto, w zasadzie nawet nie medialnie załatwić i Polska by po prostu tego nie zrobiła, ale wiesz, tak pytam z ciekawości, na ile to jest po prostu możliwe, gdyby, bo to po prostu jest częstym tematem dyskusji, na ile Polska jest w stanie osiągnąć atom i na ile bomba atomowa, broń atomową. Oczywiście te kwestie techniczne dotyczące zbudowania właściwych wyrzutni, czy nośników, czy urządzeń, które tą bombę gdzieś przeniosą, to już omawiałem też w innym nagraniu. Natomiast wiesz, interesuje mnie ten moment pomiędzy tym, że mamy już tą elektrownię i chcemy zbudować samą bombę, już powiedzmy nawet tą brudną, czy to po prostu nam dużo ułatwia, czy to jest jakieś, wiesz, jakaś łatwa sprawa, czy to tyle, że będziemy mieli ten pluton mogli uzyskiwać, ale i tak będzie nam przed nami jest dużo pracy, żeby coś takiego uzyskać i zbudować.
Tak, byłoby przed nami bardzo dużo pracy jeszcze i na pewno coś takiego nie uszłoby uwadze organów międzynarodowych, czy powiedzmy, czy mocarstw, czy sąsiadów. Powiedzmy, najbliżej bylibyśmy w takiej sytuacji zbudowania brudnej bomby, czyli powiedzmy zanieczyszczającej, zatruwającej środowisko. Natomiast takiej klasycznej bomby atomowej nie. Tutaj jeszcze droga byłaby przed nami. Bo też jakby te kwestie przenoszenia, tak jak już mówiłem, to zapraszam do nagrania z Olkiem Fiodorkiem, które mieliśmy jakiś czas temu. Natomiast, a powiedz mi jeszcze, bo to już kwestia typowo taka właśnie surowcowa i pozyskiwania. No bo okej, tutaj widać jak Iran ma duże problemy, mimo że posiada elektrownie jądrowe, jakie ma duże problemy, pomimo tego, że oni przecież mogą się izolować, nie są zależni od świata zachodu tak bardzo, żyli przez dziesięciolecia w izolacji, również tej informacyjnej potrafią utrzymać w tajemnicy u siebie pewnego rodzaju kwestie, więc jakby im powinno być prościej, a jeszcze tej broni atomowej nie posiadają. No i teraz jest kwestia taka, znaczy oni też mają inne położenie geograficzne i mogą z kilku kierunków, jeszcze mają do tego te elektrownie, więc mogą pozyskiwać ten surowiec, ale jakby Polska, powiedzmy, została odcięta, czy Polska nie miała tych elektrowni atomowych, no to by musiała pozyskać, powiedzmy, materiał, czyli ten pluton czy uran z państw zewnętrznych Skąd coś takiego można by było sprowadzić ewentualnie? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy ktoś nam to może zablokować? Jak ty to widzisz? To znaczy tak, przede wszystkim, żeby stworzyć broń atomową, bombę atomową, potrzebujemy technologii wzbogacania uranu, ponieważ no ja to opisałem w swojej analizie w pewnym momencie poświęconej uranowi. Zwyczajnie trzeba osiągnąć po prostu pewne poziomy, jakby to powiedzieć, zagęszczenia tej energii. Trzeba mieć technologię, jednym słowem. Tak, trzeba mieć technologię. Tak jak ma, z tym, że tak. Uran może być nisko wzbogacony i uran może być wysoko wzbogacony. Z nisko wzbogaconego uranu, znaczy może inaczej, wydobywaliśmy uran, przetworzyliśmy go wstępnie. Mamy tak zwany yellow cake, czyli żółty proszek. Posyłamy go do przetwarzalni uranu, tak? Do ośrodków posiadających wirówki wzbogacających, tak? Jeżeli to ma być wkład do prętów paliwowych, czyli te kulki, ten pelet, no to będziemy mieli nisko wzbogacony uran. On tam będzie na poziomie powiedzmy kilku procent. Jeżeli natomiast będziemy chcieli produkować bombę atomową, no to po pierwsze nikt nam tego nie przetworzy, ale załóżmy mamy swoje wirówki, no to wtedy proces ciągłego przetwarzania, który trochę potrwa, nam zwiększa to do parę dziesięciu, nie pamiętam już z głowy 90%, mogę się tutaj pomylić, tak? Więc to są tak naprawdę dwa zupełnie inne procesy. Natomiast skąd brać uran, jakby zabrakło? Tutaj Unia Europejska przychodzi z pomocą. To jest pierwsze podejście, pierwsza rzecz, ponieważ Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej oczywiście cały czas importują uran. To idzie z wielu kierunków. Jest Rosja również w tej liczbie, ale Kazachstan, Uzbekistan to jest właściwie najtańszy uran dopuszczalny, wydobywany metodą in situ. Kanada, Namibia, Niger, Mali, znaczy Mali to złoto, ale Niger i tym podobne. Istnieje również opcja, i tutaj powiem szczerze, to był mój pomysł, który przedstawiłem kilka lat temu. Istnieje również opcja stworzenia czegoś na kształt tego, co zrobiła firma Yellow Cake PLC i teraz ostatnio jeden z funduszy skupujących ETF-ów skupujących uran fizyczny. Czyli zwyczajnie stworzyć spółkę, czy to będzie to spółka prywatna, czy z udziałem Skarbu Państwa, która skupowałaby uran w formie fizycznej w postaci tego Yellow Cake w beczkach. To jest, powiedzmy, założysz rękawiczki, założysz maseczkę, możesz to wziąć w ręce i nie masz, powiedzmy, ryzyka, albo powiedzmy, nie wiem, że ci ręka odpadnie, tak, spuchnie i tym podobne. Należałoby to składować zgodnie z zasadami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Tutaj Agencja Energii Atomowej jest przychylna tego typu rozwiązaniom, takim bankom uranowym. Ale czy na terenie Unii Europejskiej mogłoby coś takiego powstać, ciężko mi powiedzieć. Natomiast
Istnieje również wymóg prawny, że dla przykładu w reaktorach WER, czyli wodno i wodnych, tych postradzieckich czy rosyjskich, musi być odpowiedni poziom paliwa pochodzenia nierosyjskiego. To są już dawne układy podpisane dawne, dawne czas temu. Z tego powodu, dla przykładu, Westinghouse tutaj i rosyjski TFEL wymieniły się jakby technologiami, ponieważ to wodno i wodnej i PWR-y amerykańskie miały bardzo zbliżone technologie, więc w ten sposób Rosjanie mogliby produkować wkłady na przykład dla amerykańskich reaktorów, a Amerykanie do tych postradzieckich. Więc idea jest taka. Moglibyśmy na przykład stworzyć w jakiś sposób Międzynarodowy Bank Uranu na obszar Trójmorza z udziałem Ukrainy, która posiada największe w Europie złoża uranu. To są kopalnie podziemne. Ale gdzie one się Moglibyśmy. znajdują? Gdzieś na zachodzie, czy jednak tam już na zajętym wschodzie Ukrainy? Nie, to jest jeszcze na stronie, to jest jeszcze po tej stronie, którą w większości, tak, którą zajmuje Ukraina. To mówimy o Żółte Wody, Ingluskaja, Smoleńskaja. To jest tak zwany linia Dniepr, Bug, Krzywy Róg, Kropiwnicki, czyli ta Ukraina, powiedzmy, Centralny. zachodnia, centralna, tak. Tutaj to jest właściwie, można powiedzieć tak, to jest jeden kompleks wydobywczy i w pewnym momencie były pomysły, żeby wszedł zachodni kapitał, znaczy najpierw wschodni Rosatom, potem zachodni i nic z tego tak naprawdę nie wyszło. Więc to jest w pewien sposób łakomy, łakomy kąsek. Czy coś Bo oni takiego dałoby wydobywają w radę tej chwili ten zrobić? uran, czy nie wydobywają go? W tym momencie nie jestem w stanie ci powiedzieć. W warunkach wojennych nie jestem w stanie ci Ale powiedzieć. ogólnie Natomiast przed wojną wydobywali dla siebie, tak? tak, Pozyskiwali dla przed siebie ten wojną surowiec głównie. tak jest, dla siebie. Dla siebie. Więc to powiedzmy Czyli w taka zasadzie jako opcja. Polska teoretycznie posiadamy państwo z nami graniczące, które może nam dostarczyć surowiec. Tak, no jeszcze Czechy posiadają powiedzmy swoje zasoby. No my już dzięki towarzyszom radzieckim od lat 50. nie posiadamy takich zasobów, a A przynajmniej byłem nie właśnie ostatnio w trafiłem. kopalni uranu, która została wyeksploatowana tutaj w Sudetach, także Tak, to tak. też dramatyczna historia, ile tam osób niewiedzących, jak niebezpieczne jest wydobywanie tego surowca i ile tam zginęło, tam dziesiątki tysięcy ludzi pracowało. Z tego nam przewodnik mówił, że około chyba 30% zmarło w bardzo krótkim czasie na raka krwi. No i to wszystko oczywiście szło za darmo, cały urobek szedł za Tak. darmo do Związku Sowieckiego. No ale to No taka niestety, mała no Mała tak, dygresja. długotrwała ekspozycja w takich warunkach organizmu ludzkiego, No no to nie nawet jest nie niczym chodziło o dobrym. ekspozycję, wiesz, to było, to akurat dla mnie to było ciekawe, bo on nam pokazywał, że jakby w skałach, w granicie, wiesz, nie wiem jak to się teraz nazywało, ale jakby taki był proszek, jest w zasadzie jak podświetlisz to ultrafioletem, to po prostu to widać było, bo on tam to, no, pokazywał na żywo, nie? I tam jest właśnie jakiś taki proszek w tej skale. I oni jakby wydobywając, dochodząc do tego uranu, no wiesz, musieli rozbijać tą skałę, to wchodziło im w ręce, ten proszek, nie? Wcierali gdzieś w Jasne. ręce, w ubranie i tak dalej, i tak dalej. I dopiero jak ten proszek znajdował się gdzieś blisko tego uranu, który oni akurat wydobyli, powiedzmy, bo doszli do tej żyły, dopiero to zaczynało, wiesz, reagować ze sobą. I wtedy stawało się naprawdę śmiertelnie niebezpieczne dla zdrowia, nie? Bo sam uran osobno, albo sam ten proszek, nie pamiętam jak on się nazywał, występujący w naturze, on nie jest, słuchaj, niebezpieczny dla człowieka. I teraz, co dziwne, to jest jedno z dwóch takich miejsc na świecie w tej chwili, to w Kowarach, o, miejscowość się nazywa Kowary, gdzie w tej kopalni znajduje się, słuchaj, takie jakby uzdrowisko. Za ciężką prywatną kasę jedziesz i właśnie jedziesz się napromieniować, i to słuchaj, leczy wiele, wiele poważnych chorób, które Tak, uważamy za rozumiem. nieuleczalne. Także powiem ci, że w ogóle kosmos. Pojechałem tam zwiedzać się, jak wiesz, kopalni uranu, a się dowiedziałem, że tam w ogóle jakaś placówka lecznicza działa i wiesz, i że w ogóle to promieniowanie potrafi być bardzo korzystne dla naszego zdrowia, nie?
Tak, słyszałem też o tym. Natomiast sam uran, jak popatrzysz, no to no wiadomo, on nie występuje jako proszek, on jest zawarty w minerałach, czyli dla przykładu uraninit, dla Tak, przykładu tak, tak. tucholit. Pięknie wygląda uranocyrcyt, tak? To wygląda po prostu jak taka zielona narość na skalę, tak? I rzeczywiście, tak jak mówisz, no, tutaj tucholit jest luminescencyjny. To jest też ciekawe, bo zanim ludzie, znaczy jak już ludzie powiedzmy odkryli dzięki Martinowi Heinrichowi Kalprochowi coś takiego, że istnieje coś takiego, no, że istnieje powiedzmy coś takiego jak uran. Czy nie, przepraszam, on co innego odkrył, ale to było powiedzmy, to było pierwsze takie podejście na zasadzie dotyczące spalania ciał, utlenianie i tym podobne, tak? No to zaczęto stosować uran do produkcji różnych rzeczy szklanych. I teraz dla przykładu gdzieś po domach stoją różnego rodzaju szkła, tak, patery, kieliszki, szklanki koloru zielonego, one są po prostu z dodatkiem szkła uranowego. I to, co warto podkreślić, bo to też o tym też nam pokazywał właśnie eksponaty i akurat to jest niebezpieczne już po przetworzeniu i to promieniuje w sposób negatywny dla naszego ciała, także przed tym przestrzegał właśnie, że takie sobie wytapialiśmy naczynia z takiego szkła. Słuchaj, ale tak wracając do tematu naszego atomu, elektrowni atomowych, powiedz mi, bo jeszcze są te małe elektrownie, albo dopiero będą, tak zwane SMR-y, czyli Small Modular Reactors. I teraz no, słyszeliśmy jak o tym, że i Orlen, i KGHM zamierzają się na ten temat zabrać. Obie firmy mniej więcej do 2030 roku, z tego co sobie tutaj zanotowałem, chcą już, żeby już wówczas ruszyły pierwsze elektrownie, takie minimum elektrownie. I powiedz mi, co z nimi jest za problem? Bo z tego, co czytałem, no to jakby technologia już jest znana od kilkudziesięciu lat, no ale chyba tylko jeden znajduje się w Rosji, z tego, jak ja dotarłem do takich informacji. Natomiast nikt tego nie, do tej pory nie budował. Dopiero są jakby projekty zmierzając do tego, żeby zbudować rzeczywiście taką sieć reaktorów. No i czym te reaktory się różnią od tych dużych reaktorów atomowych? Słuchaj, jeśli chodzi o SMR-y, czyli małe reaktory atomowe, Small Modular Reactors, no to tak jak na przykład duże konstrukcje, duże reaktory, to masz na przykład po 1000 MW, czyli 1 gigawatt mocy. Tak, tutaj mówimy o mocach do 300 MW energii. I pod względem konstrukcyjnym to są takie jednostki, których dla przykładu kocioł możesz przetransportować na przyczepie amerykańskiego takiego 18-kołowca, tak? O. Gdzie, no tak, można by coś takiego na zasadzie komponentów budować, załóżmy, w lokalnych fabrykach na terenie, załóżmy, Polski czy Francji. A nie po prostu na miejscu, jak w sposób ciągły. Tak, prace są, istnieją. Temat jest znany od bardzo, bardzo wielu lat. Właściwie to się pojawiło już w latach 50., jak był taki boom atomowy, gdzie już rysownicy i projektanci robili sobie takie żarty, że a wybudujemy sobie na przykład samochód na ten napędzany reaktorem atomowym. Był taki projekt na zasadzie futurystyczny, tak? No, z drugiej strony Rosjanie na serio traktowali pomysły parowozu atomowego. Więc temat jest znany, tak? Temat jest znany z tym, że wcześniej powiedzmy tutaj na przeszkodzie stały kwestie technologiczne. Teraz technologia już jest w miarę bardziej znana, prace są zaawansowane, kilkanaście takich jednostek istnieje. Prace nad nimi, między Czy innymi Stany one istnieją Zjednoczone. już tak przemysłowo, czy na razie wciąż eksperymentalnie? Wiesz co, powiedziałbym, że i tak, i tak. Dlaczego? Już ci mówię. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ta jednostka New Scale, ona jest troszkę jeszcze w bardziej eksperymentalny sposób. Natomiast jeżeli spojrzysz na przykład na Rosję, na Rosatom,
Czyli nie wiem, czy w ogóle o Rosji w dzisiejszych czasach można mówić pozytywnie, no to mają taką pływającą barkę z dwoma reaktorami małej mocy. To jest Akademik Łomonosow i to są reaktory KLT-40S, więc oni już tam przeprowadzili eksperyment na zasadzie przepchania tego na Morze Arktyczne, podłączenia do jednego miasteczka. Czyli to pływa na Morzu Arktycznym i To zasila wpływa. miasteczko. Tak, natomiast no, teraz na jakiś czas trzeba po prostu Halo, przepchać halo? to znowu, bo ta barka nie ma swojego zasięgu. Halo? Czy mnie No, czas słychać? się straciłem na chwilkę, no, A, ale już dobrze. mamy. Natomiast ta barka Akademik Łomonosow, ona nie ma swojego własnego silnika, więc tutaj trzeba ją po prostu przepchać do punktu docelowego na wymianę wkładów. SMR-y, bardzo fajny pomysł. Nie tylko KGHM się zdecydował na SMR-y, również kilka innych podmiotów, bo jeżeli by spojrzeć, to znaczy tak, KGHM tutaj będzie mieć No bo od jak rozumiem, to są Synthosa. na tyle małe, na tyle mało one dają energii, jeśli tak można powiedzieć, o takich wielkościach, że w zasadzie to jest na użytek bardziej takich dużych firm będzie. Znaczy w tym kontekście się rozważa używanie tych SMR-ów jak na razie, jak rozumiem. Tak. KGHM to jest jeden z największych użytkowników energii elektrycznej w Polsce. Oni potrzebują do między innymi procesów elektrolizy srebra, czy do w ogóle kontynuacji swojej działalności, tak? Więc fakt, że KGHM decyduje się na powiedzmy swoje własne źródło energii, niezależne, to może oznaczać dwie rzeczy. Może to oznaczać po pierwsze, że spodziewa się, iż przez bardzo długi czas będą trwały teraz wysokie ceny energii, a po drugie, może uważać, że istnieje realne ryzyko jakiejś formy blackoutów czy ograniczeń. Jest to decyzja strategiczna, ok, w porządku, chociaż jest tutaj kilkanaście głosów negatywnych dotyczących New Scale Power, ponieważ oni są na ten moment jedyną firmą, która jest zatwierdzona przez US Nuclear Regulatory Commission ze swoim SMR-em. Natomiast to jest firma, która już swego czasu miała bankructwo na swojej liście. No i dodatkowo jeszcze co? No mamy już tak na szybko, tak? Synthos Green Energy w joint venture z PKN Orlenem podpisał taki list intencyjny z GE Hitachi na reaktory modularne BWXT. Gdzieś między innymi tutaj pojawia się jeszcze Synthos. Jest tutaj kilka przykładów, więc idea jest bardzo fajna. A, Michał Sołowow dla przykładu, tak. To jest właśnie Synthos we współpracy z Zygmuntem Solorzem. Więc idea jest bardzo fajna. To jest idea dla największych po prostu przedsiębiorstw, największych użytkowników energii. Teoretycznie taki SMR może również zaopatrzyć w energię jakieś małe miasteczko. Natomiast mówimy o takiej konstrukcji, którą możesz schować, powiedzmy, możesz ją postawić w budynku dotychczas istniejącej infrastrukturze, na przykład jakiejś innej elektrowni węglowej, którą zdemontujemy, wsadzimy w ten budynek, powiedzmy, SMR-a i będzie to w miarę fajnie działać i wyglądać. Czyli w Natomiast zasadzie gdzieś. znacznie może być A. tańsze w budowie. W sensie tylko dostosowujesz budynek istniejący, a nie budujesz od zera całej elektrowni, Tak, tak? zdecydowanie. Natomiast przyznam szczerze, zadałeś mi tutaj jednego klina, ponieważ jak gdzieś pod ręką, naprawdę gdzieś pod ręką miałem listę w tym momencie istniejących reaktorów SMR, które działają i chodzą, i gdzieś tą listę zgubiłem. I teraz nerwowo, może dobrze, że mnie nie widać, Nie, bo ja no w tym ale momencie to wiesz, nerwowo ważna jest szukam. informacja, że one są i działają, bo Tak, jest, pojawiały się mam, takie mam. informacje, że to jest jakaś technologia, której jeszcze nie ma i ona jest niesprawdzona, jeszcze nigdzie nie działa i w zasadzie nie ma co na to liczyć, albo bierzemy kota w worku i takie były argumenty i właśnie chodziło mi o to, żeby to Aha. trochę zweryfikować, nie? Już No mówię, ale już to... mówię. Mamy CNP-300, które są w Pakistanie, deweloper jest Pakistan i Chiny, tak? Mamy jeden w Indiach. No mamy trzy w Rosji.
Znaczy cztery właściwie, bo na Łomonosowie są dwie jednostki. Następnie w trakcie konstrukcji jest między nimi jeden w Argentynie, ale to podobno Argentyna no, teraz ze swoją wypłacalnością i w ogóle No. z, może, tak, no boję się, że to nie dojdzie do skutku. Kolejne dwa w Chinach i w Rosji. Co jeszcze? Mamy ten działający New Skyline. No, można by wymieniać, ogólnie można by wymieniać, no ale na No to liście poza. tak myślisz realnie, realnie rzeczywiście jesteśmy w stanie tam w tym 2010, bo to już jest w zasadzie za 7 lat, 7-8 lat pobudować takie pierwsze u nas właśnie SMR-y? Myślę, że tak. Myślę, że tak, natomiast tutaj chyba osobiście bardziej bym stawiał, że te SBWR-y od Hitachi mogą powstać jako pierwsze. Nie wiem, To na są podstawie Hitachi, to jaka to firma? GE Hitachi, General Electric Hitachi, ponieważ A, czyli amerykańska. Ona jest bardziej japońska. Czyli japońska, no Ona właśnie. tak, ona jest bardziej japońska. Westinghouse jest to jeszcze bardziej amerykański. No, znaczy powiem ci tak. Jeżeli chodzi o Japończyków, o GE Hitachi, jakoś nie mam wątpliwości, że to powstanie. Natomiast jeżeli chodzi o New Scale, no trzeba będzie się przyglądać. Trzeba będzie się przyglądać, ponieważ jest kilka zwyczajnie elementów, które mi w tej całej pozytywnej super układance nie pasują. No i nie chcę tutaj być, powiedzmy, złym prorokiem. No to nie bądźmy złymi prorokami, bo to akurat No nam jest właśnie. potrzebne. No właśnie, no właśnie. Może zakończmy jakimś pozytywnym akcentem, że Okej. jednak wychodzi na to, że jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu 10 lat inwestycje polegające na budowie elektrowni atomowych, czy to dużych, czy to małych. Tylko potrzebne jest oczywiście, myślę, że ten konsensus polityczny jest najważniejszy, aczkolwiek to są tak duże inwestycje, które już rozpoczęte, no nie wydaje mi się, że no kurczę, chociaż no różnie bywało właśnie. Akurat właśnie z elektrowniami atomowymi to u nas różnie bywało. No ale wydaje mi się, że teraz to już chyba nawet społeczeństwo widzi potrzebę tego rodzaju inwestycji, w związku z czym politycy jednak będą mieli presję na to, żeby w jakiś sposób uniezależniać się od tych surowców, które importujemy. Bo trzeba jeszcze raz podkreślić, że my gaz importujemy, węgiel importujemy w bardzo dużej części. Także no, chociaż ta elektrownia atomowa, żeby tutaj była, aczkolwiek też do niej paliwo trzeba będzie importować. Ale właśnie jak to jest jeszcze tylko jedna kwestia, no bo to chyba nie jest tak, że ty potrzebujesz mieć tego paliwa do elektrowni atomowej, nie wiem, non-stop je importować, musisz mieć stały dostęp. To chyba właśnie wytłumacz, jak to jest, bo Jasne. gdzieś mi się obiło o uszy, że jednak gdzieś tam powiedzmy to na ileś starcza o, w ten sposób. Tak, więc tak, a to znowuż obawiam się, że powiem ci z głowy. Część prętów powinieneś wymienić w przeciągu chyba tam 18 miesięcy, kolejną część w przeciągu, powiedzmy, to nie jest proces na zasadzie, że wyłączasz całkowicie i wymieniasz wszystko, tylko wymieniasz, powiedzmy, partiami pręty paliwowe. Jeżeli chodzi o zakup uranu, jeżeli chodzi o zakup paliwa, tak naprawdę nie jest to problem, ponieważ nawet pomimo głosów rynkowych mówiących o nadpodaży, tak, no to, przepraszam, o już nie nadpodaży, o brakach, tak, o niezbilansowaniu tego, to tak naprawdę lata nadpodaży spowodowały, że liczne kraje posiadają naprawdę spore zapasy uranu. To, co na przykład oglądasz na giełdzie, czy powiedzmy w produktach inwestycyjnych, czyli cena uranu spot, tak, ona ma się na rzeczy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli w tym momencie na przykład zawierasz kontrakt terminowy na dostawy, bo zazwyczaj ten kontrakt jest powiedzmy po jakiejś stałej cenie, jest on długoterminowy, więc. Myślę, że tutaj wszyscy zdają sobie sprawę z powagi energetyki
nuklearnej, atomowej, na tyle, żeby tego typu łańcuchów zaopatrzenia, czy powiedzmy formy działania takiej elektrowni nie zakłócać. No i tak, i w tym momencie powinieneś wyciągnąć kasus elektrowni zaporowskiej, tak, tego, co się teraz dzieje. No właśnie, bo ale Tak. tam jakby Rosjanie to mają, a Ukraińcy tam pracują mimo wszystko, nie? Tej elektrowni. Słuchaj, powiem ci tak, przeczytałem dzisiaj interesujący artykuł na Deutsche Welle, mówiący, że no, tutaj powiedzmy specjaliści weszli i zaczęli sprawdzać konwencję genewską. No i Niemcy definiują to w następujący sposób. Teoretycznie rzecz biorąc, zgodnie z paragrafami, nie powinno się atakować obiektów cywilnych. Natomiast elektrownie atomowe, oni uważają, że one są obiektami pośrednio, cywilno-militarnymi. Więc według tych założeń, znowu cały czas mówimy o teorii, można atakować elektrownię atomową, ponieważ służy ona celom wojskowym, ale podczas atakowania czy po atakowaniu należałoby natychmiast ewakuować ludność cywilną. Powiem ci, że naprawdę zrobiło mi to dzień, bo no, byłem dzisiaj w firmie, widziałem paru ludzi, gadałem z nimi, tak? Myślałem, że już zobaczyłem szczyt głupoty. No niestety okazało się, że nie. Więc No, ale miejmy niestety. nadzieję, że nikt tak dobrze nie studiował tego kazusu w Rosji, albo nie mają takich pomysłów, żeby strzelać do elektrowni, a później z zamysłem, że później będą dopiero później będą ewakuować ludność cywilną. Strzelać do elektrowni, w której de facto są w posiadaniu, tak? Tak. Tak. No, ale faktem, że tam. Wydaje mi się, że jakieś prowokacje z tą elektrownią mogą rzeczywiście być, znaczy one już były, więc teraz pytanie jest, na jak daleko się posuną Rosjanie, żeby później wykorzystać to jakoś propagandowo. No to jest. Znaczy, słuchaj, jeżeli załóżmy na chwilkę scenariusz, że ta dyskusja, przepraszam, ja ją pociągnąłem w troszeczkę inną stronę, ale załóżmy jedną taką rzecz, tak? Przykład Japonii. Ja ostatnio dla Instytutu Nowej Europy napisałem artykuł o tak zwany syndrom Fukushimski, w którym opisałem, w jaki sposób wyłączenie bloków atomowych w Japonii w wyniku Fukushimy spowodowało wzrost cen energii, w rezultacie przyczyniło się do zwiększenia śmiertelności wśród osób starszych, których nie było stać na rachunki, a Japonia akurat właściwie 100% swojego węgla, swojej ropy, swojego gazu musi importować. I właściwie japońska energetyka dopiero ostatnimi dwoma, może trzema latami, tak na serio zaczyna decydować się na ponowny restart tych bloków. Teraz niedawno było 11 bloków, czy 10 bodajże włączonych do sieci. Teraz japoński premier zapowiedział, że będzie tego więcej. Jeżeli coś by się stało w tym momencie na Zaporowskiej, to całą naszą rozmowę tak naprawdę będziemy mogli wrzucić do kosza, ponieważ spowoduje to taki szok i przerażenie i znowuż efekt wtórny, który będzie w Europie będzie można nazywać Czarnobylem 2.0, chociaż po prostu strach. Odejdziemy od elektrowni atomowej, od elektryki atomowej znowu. Wszyscy będą przerażeni efektami, wszyscy będą bali się powtórzenia, powiedzmy, scenariusza czarnobylsko-fukuszyńskiego, jeżeli tam by coś się stało. I w rezultacie będziemy przez najbliższą dekadę znowu w paliwach spalalnych. No, Więc miejmy nadzieję, że nikt tam miejmy nie ma nadzieję, głupiego, tak. tak, miejmy nadzieję, że nikt tam nie ma głupiego pomysłu, żeby na poważnie zacząć strzelać, ponieważ elektrownie atomowe buduje się w taki sposób, że przynajmniej nowoczesne, tak, że powinny wytrzymać uderzenie samolotu pasażerskiego, tak? Tam na Zaporożu mówimy o starszych Werach, one chyba z lat 80., 90. są, więc, ale i tak te konstrukcje spec z betonu, spec z żelaza powinny być na tyle wytrzymałe, na tyle chronić, powiedzmy, kocioł, że nic się tam nie powinno stać. No i tym, miejmy nadzieję, optymistycznym, który się spełni akcentem, myślę, że temat wyczerpaliśmy, przynajmniej moje pytania. Dziękuję Ci jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia, za ten wykład. Mam nadzieję, że Wam, słuchacze, się podobało.
Zapraszam do następnych nagrań, zapraszam na kanał i na bloga krzysztofwolczak.pl. No a również jeśli chodzi o kwestie związane z finansami czy z surowcami właśnie na bogaty.men, bo tam jest, robicie cyklicznie z tego co kojarzę, takie podsumowania finansowe, gospodarczo-finansowe i ekonomiczne. Chyba co tydzień coś takiego wypuszczacie, Tak prawda? jest, tak jest. Co tydzień mamy nasze kreskowe oględziny tygodnia, czyli tak zwane koty. Koty, tak jest. Tak, czyli sekcja monetarna, surowcowa, To jeśli mieszkaniówka ktoś i lubi ogólna. cyferki, wykresy i mnóstwo danych opatrzonych to odpowiednimi komentarzami, to zachęcamy do lektury. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękuję Ci jeszcze raz, Bolek. Dzięki ogromne za zaproszenie. Dziękuję także. Dzięki, do usłyszenia.